Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Dzień trzeci. Ale się narobiło? Tak. Niedziela. Oczywiście nie można strugać ani pukać i tak dalej, i tak dalej. Coś tam poddłubałem. Tak to wygląda teraz. Można tu i ówdzie jeszcze doczyścić. Tak, nawet nożykiem. Gdzie jest? O, jest kotek. Koteczka. Moim ulubionym nożykiem. Na przykład tutaj. O, tu. Powycinać takie niewycięte. Był taki ktoś, jeden z obserwatorów. Proszę zamocować obrabiany przedmiot. No ale jak tu w lesie zamocować? Otóż to. Przecież to, co robimy, to, co ja robię, w nagłówku tego kanału jest napisane. Napisałem, że to, co pokazuje techniki rzeźbiarskie, specjalizacja w drewnie do robienia w warunkach leśnych, w warunkach plenerowych. Więc nie można, byłbym niewiarygodny, mało wiarygodny, gdybym brał do lasu ściski na przykład, prawda? No jeszcze ściski można, ale jakie... Ale po co dźwigać do cholery, no przestań. I ściskiem nie złapię, przecież widzą państwo, jak muszę poobracać na wszystkie strony, żeby przede wszystkim zobaczyć, no bo chodzi o światło. W plenerze jest światło rozproszone, czyli świeci ze wszystkich stron, czyli Paweł, rzeczy... A czy ty wziąłeś pędzelek? Pędzelek jest w tej, aha, proszę pani. O ile tam jest, bo kurczę, paka, to strasznie dawno. Bo ja wczoraj, jak sobie tam blat czyściłam, to zmiatałam pędzelkiem takim nowym. A, nowym? No jeszcze nieużywany. Że muszę na wszelkie sposoby obracać obrabiany przedmiot. Nie ma mowy o go. No. Jeszcze tu. Jeszcze tam. Jeszcze tu. Jeszcze tam. Oczywiście trzeba uważać, no bo żeby się nie skaleczyć, to proste, no. Dobra, i teraz siłą, godnością osobistą oraz bejcą, zakładam, że ona jest jeszcze żywa. Kurde. Okej. Okay. Nasza roślinka, która sobie wyrosła koło ogniska. Tak. Jest zielona. Popatrzcie, co tu się dzieje. Wolna miłość kwitnie w zaroślach. Otwieramy. Kurde, się nagrzała słońcem. No bo jest bardzo ciepło. Niesłychane. Przeżyła zimę. To jest... W zimnej pracowni. Tak. Nieogrzewanej. No i teraz, żeby nie pochlapać portek. Wow. No uważaj tam, żeby nie. Ładny palisander. Wpadający w fiolet. No i trudno, nie będziemy czekać, aż to wyschnie.
Będziemy takim, no może z 2 minuty poczekamy. Dziękuję panu, który oczywiście był tak uprzejmy, że mówił na temat. Mam wszystkie rzeczy potrzebne do przytrzymywania obrabianego przedmiotu. Niektóre rzeczy sobie zrobiłem sam według wzoru sławetnej śruby rzeźbiarskiej, którą sprzedaje firma Pfeil i jeszcze jakaś firma, chyba Kirschen. To jest połączenie dwóch śrub. Jedna jest... A to jest tak specjalnie koło nosa, trochę mniej? Niespecjalnie, bo tutaj przyszedł pierwszy atak, więc zrobiło się tak specjalnie, specjalnie. A tu niestety nie dotarło. O. Teraz dotarło. Na wszelkie. Z dwóch części. O. No tak. Jedna część to jest, ma gwint do drewna i tę częścią wkręca się w element obrabiany. Od dołu oczywiście. Natomiast druga część jest gwintem do metalu, który pozwala na umieszczenie tego i to jest, na tym polega właśnie ta śruba, że tym się nakręca od spodu za pomocą, kurczę, bo albo ma taki uchwyt ta śruba z gwintem do żelaza, do metalu. Oczywiście cała śruba jest stalowa. Albo się to robi po prostu, ja to nie miałem takiej... Korbką. Kluczem. I to jest raz na zawsze zaczepione. Natomiast ja mam taki specyficzny dwa, bo jeden jest ma szczęki gumowe i jest zamocowany na takim przegubowym statywie, gdzie można sobie spokojnie, jak jest na tego elementu, nie mógłbym umieścić, ale jak robi na przykład rzeźbię sobie rękojeść do noża, no to umieszczam sobie w tym imadle ten przedmiot i go sobie stosownie do padającego światła, do rzeźbienia ustawiam. Jest to genialne urządzenie, bo na wszelkie możliwe sposoby, oczywiście na tyle, na ile to daje fabryka, da się to po prostu obracać, usytuowiać na wygodny sposób. No oczywiście strugnica stolarska, no kochani. Jak ma się do wyrzeźbienia na przykład oparcie takiej ławy, no to widzicie, ta ława jaka jest długa, jak długie jest oparcie, no to na pieńku tego nie zrobisz. Na dwóch pieńkach może by i dało radę, prawda? Natomiast jak jest strugnica, to ona ma kręcone, ja mam strugnicę, która ma ponad 100 lat i ona ma jeszcze te śruby z drewna zrobione. I to się kupy trzyma, kurczę. Jak zakręcę z piskiem, tak... To kurcza paka, oczywiście tu jest kołek, drugi kołek jest w strugnicy, ta część jest ruchoma. No to po prostu taką sobie na długość strugnicy mogę oparcie sobie po prostu obrabiać, wyrzeźbić.
Ale tak czy inaczej muszę obrócić ją na drugą stronę, żeby zrzeźbić, bo rzeźbiłem z jednej strony, no to teraz muszę z drugiej strony. Tak to działa. Oczywiście, jak Państwo widzą, to troszeczkę się zbladziło. Tu, gdzie była ta pierwsze uderzenie pędzla, jest najciemniej, ale sądzę, że oczywiście nie miałem zielonej bejcy, bo no, można tego kupić od jasnej cholery, jest w sklepach taka, śmaka, owaka. Są włoskie bejce w tych sklepach zaopatrzywania plastików w proszku. Rozrabia się je dingsem, czyli denaturatem. To też pachnie jak kurde dings. Cholera. Bejca spirytusowa. No to na spirytusie. No jakim? No wiadomo jakim. No i teraz spróbujemy papierkiem ściernym te dwa winniczki się kochają. No i zostawmy. Teraz się całują chyba. Robią to przeciągle. No, Państwo widzą, jak zbiera się te części wystające, stają się jaśniejsze od części klęsłych. Tak. I robi się oczywiście coś w rodzaju oszustwa, bo przecież to nie będzie kilkaset lat wycierania przez sprzątaczki, prawda, żeby to pojaśniało. Tu muszę, bo tu jest najjaśniej, to tu muszę. Nosek, brwi. Może i za biały trochę. Może i za biały, no. To można go troszeczkę przy... Sam nosek. Tak. A tu? No to proszę bardzo. No i jak to wyschnie, można pacnąć olejem. Bezbarwnym. Tak. I przyczepić. I przyczepić sobie na ścianę. Do drzwi wejściowych. Tak. Można z tyłu. Niech pilnuje domu. Można z tyłu po prostu wyżłobić, żeby było lżejsze. Lżejsze. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzień trzeci i ostatni. Chyba nie będziemy pokazywać, jak. Jak wieszamy. Tak. No może kiedyś pokażemy wiszący. Tak. Hej.